Tyle dobrych słów, tyle dobrych myśli. Bardzo przyjemnie. Bracie, Januszu, Ciebie też, to, ciebie też Bóg bardzo kocha. Wiecie, to jest naprawdę dobra myśl i, i dobrze te słowa słyszeć, ale powiem Wam, że tak bardzo przyjemnie też je wypowiadać. Kiedy jesteśmy tego pewni, kiedy jesteśmy o tym przekonani. Kiedy naprawdę mamy powody, żeby tak mówić. Moi drodzy, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że zebraliśmy się dzisiaj tutaj, że tyle osób zaangażowało się w to, żeby, żeby właśnie było miło, żeby było przyjemnie, ale nad wszystko, żeby skierować nasze myśli do Boga, żebyśmy mogli o Nim myśleć, i poczuć właśnie takie, takie serce pełne wdzięczności. Ja wiem, że kiedy mówimy o nowym roku, to jest sprawa bardzo umowna, ale, ale jednak mija czas. I Bóg pozwala nam po raz kolejny spotkać się, by to zauważyć i powiedzieć Mu dziękuję. Powiedzieć Mu dziękuję. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o wdzięczności Bogu, do Boga. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, skąd w ogóle bierze się takie serce, które czuje wdzięczność. A zatem chciałbym czytać Słowo Boże, które w jakiś sposób nas do tego prowadzi, i wybrałem jeden z psalmów piękną modlitwę. Psalm, który mówi na temat wdzięczności. Będę czytał psalm. Które jest pod numerem 107. Jeżeli macie życzenie, odszukajcie go w Biblii. Jest to psalm, który ma 43 wersety. Ale myślę, że mówi o czymś naprawdę bardzo, bardzo istotnym. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki. Niech mówią odkupieni przez Pana. Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziem ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spragnieni, dusza w nich omdlewała. Wołali do pana w niedoli swojej. A on wybawił ich z utrapienia. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niechaj wysławiają pana za łaskę jego i za jego cuda dla synów ludzkich. Napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napoił dobrem. Siedzieli w ciemności i mroku. Związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego. Serce ich upokorzył trudem, słaniali się, a nikt nie pomógł. I wołali do Pana w swojej niedoli, a on wybawił ich z utrapienia. Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, a więzy ich rozerwał. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich, ponieważ skruszył bramy spiżowe i połamał zasuwy żelazne. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swoich win. Wszelki pokarm obrzydł im i, byli, i bliscy byli już bram śmierci. Wołali wtedy do Pana w swojej niedoli, a on wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zguby. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niech składają ofiary dziękczynne, niech z radością opowiadają o czynach Jego. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, Uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła pana i cuda jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny, dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie, zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w nibecz. Wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia, uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawrócił ich do upragnionej przystani. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj Go wysławiają w Zgromadzeniu Ludu i niech Go chwalą w Radzie Starszych. Zamienił rzeki w pustynię, a źródła wód w ziemię suchą. Ziemię urodzajną w słoną i jałową z powodu złości jej mieszkańców. Pustynię zmienił w zbiorniki wód, a ziemię suchą w źródła wód. Osadzi tam głodnych i założyli miasto do zamieszkania. Obsiali pola i zasadzili winnice i zebrali obfity plon. Błogosławił im i rozmnażali się bardzo, a bydła ich nie umniejszył. Lecz zmaleli i zgnębieni byli przez ucisk, nieszczęście i strapienie. Wylał wzgardę na dostojników i sprawił, że błądzili po bezdrożnym pustkowiu. Ale ubogiego podniósł z nędzy i rozmnożył rodzinę jego jak trzodę. Widzą to prawi i cieszą się. A wszelkie bezprawie zamyka swe usta. Kto jest mądry, niech się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. Piękny psalm. Piękna modlitwa. Ale psalmista w niej zwraca uwagę na to, co jest naprawdę istotą życia człowieka, który, który czuje się spełniony, który czuje się szczęśliwy. Czytamy o człowieku, który ma poczucie szczęścia, poczucie wdzięczności. Zobaczcie, jak ten psalm się zaczyna. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. A kończy się słowami: kto jest mądry, niech się tego trzyma i niech i rozważa łaskawość Pana. W tym pięknym psalmie czytamy sporo o tym. Jak to jest, że człowiek może być w ogóle wdzięczny? I wydaje mi się, że od tego warto zacząć. W tych pierwszych słowach jest powiedziane o tym, że możemy wysławiać Pana, albowiem jest dobry, ale już w tych samych słowach jest powiedziane dlaczego? Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Zobaczcie, nam się może wydawać, że jesteśmy jakoś tak już ukształtowani że, że geny decydują o wielu rzeczach. Psalmista mówi nie. Psalmista mówi, że tak naprawdę Boża łaska, czy zdajemy sobie z niej sprawę, czy sobie często z jej nie zdajemy sprawy, sprawia, że mogę w sercu poczuć coś wyjątkowego, coś czystego, jakieś uczucie wdzięczności, zadowolenia, tego wszystkiego, czego tak naprawdę bardzo, bardzo potrzebuję. Już sam fakt, że odczuwam wdzięczność do Boga, to jest Jego darem. Natomiast, kiedy czytamy o tym, o czym mówi psalmista, ja za chwilę wymienię te rzeczy, które gdzieś tam są opisane, ale ja myślę, że każdy z nas chyba ma zupełnie jeszcze inne myśli, takie osobiste. Kiedy myślimy o tym, co się działo w ostatnim czasie, być może w ostatnim roku, ale niekoniecznie w jakimś okresie czasu, wtedy myślimy o swoim życiu. Myślimy o tym, co nam Bóg dał. Ale też i o tym, o co być może prosiliśmy, a czego nam nie dało. Co w naszym zrozumieniu udało się nam, ale i to, co nam się nie udało. Mija czas i wspominamy różne rzeczy. Psalmista myślał o sobie być może, myślał być może o swoich bliskich, o tym, co działo się w jego otoczeniu w ostatnim czasie, i mówił o ludziach, których Bóg wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których wybawił z utrapienia. Czytamy o ludziach, których Bóg nakarmił, gdy byli głodni. Czytamy o więźniach, których wyzwolił z ciemności i mroku, a więzy ich rozerwał. Chorzy byli uzdrawiani. Żeglarze, którzy byli struchlali na morzu, którym płynęli, dopłynęli do bezpiecznej przystani. Czytamy o tym, że uciskanych uwolnił z jarzma ich władców, a ubogiego wywiódł z nędzy. I w całym tym psalmie lud Boży jest wzywany do tego, aby okazywał wdzięczność Bogu. Dlaczego mamy okazywać wdzięczność Panu Bogu? Ponieważ jest dobry. Prosta myśl. Wydawać by się mogło, że nie trzeba tego specjalnie. Specjalnie podnosić, no Bóg jest dobry, to takie oczywiste. Bóg jest naprawdę dobry. Nie wiem, jakie mamy skojarzenia, kiedy słyszymy słowo dobry, że coś jest dobre. Wiele rzeczy nazywamy dobrymi, ale ja, kiedy chcę mówić o rzeczach dobrych, to mi się to kojarzy z domem. Wiecie, z czym? Na przykład z dobrze upieczonym chlebem. I wtedy mówię: ten chleb jest dobry. Taki naprawdę dobry. Pachnie. I dobrze smakuje. Ale to tylko chleb. Bóg jest dobry we wszystkim, we wszystkim, co się dzieje. Natomiast psalmista nam mówi o czymś jeszcze, moi drodzy, że kiedy chcemy być rzeczywiście ludźmi zadowolonymi z życia. Kiedy chcemy mieć serca pełne wdzięczności, to potrzebujemy kilku rzeczy. Na pewno tego, ażeby za Bożą łaską umieć dostrzegać to, co w życiu naprawdę jest ważne. To, co naprawdę się liczy, i to, co naprawdę jest pierwszoplanowe. Posłuchajcie, ja przytoczę jeszcze raz historię z tego Psalmu. O czym mogli myśleć ludzie, którzy są tutaj opisani? Na przykład, o czym mogą myśleć ci, o których psalmista mówi w wersecie czwartym, błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego, byli głodni i spragnieni. Dusza ich omdlewała. O czym wtedy myśleć? Kiedy człowiek się zgubi, kiedy człowiek jest głodny, co wypełnia jego myśli? No, my domyślamy się, jesteśmy ludźmi, my wiemy, o czym tak naprawdę myśli się prawie że wyłącznie. A ja wspominałem niedawno, pamiętacie historię z ostatniej soboty o chłopcu, czy jakimś dziecku, przepraszam, bo w czerwonych spodenkach, dziecku, które się zgubiło. Wspomniałem o tym, że ja też kiedyś się zgubiłem. No, nie wiem, chyba nie miałem czerwonych spodenek, ale byłem małym chłopcem, bardzo małym chłopcem. Pojechałem do mojej cioci, do jakiegoś zupełnie innego miasta i bawiłem się z kolegami, ze znajomymi, pod tym blokiem, gdzie oni mieszkali. Ale pewnego razu postanowiłem pójść i zobaczyć, co się dzieje trochę dalej. I wydawało mi się, że wszystko jest pod kontrolą. Słuchajcie, wyszedłem. Szedłem i szedłem w określonym kierunku i zawsze. Ja pamiętam to. Myślałem sobie: odwrócę się i wrócę tą samą drogą i będę znowu na swoim podwórku. Zrobiłem dokładnie to, co powiedziałem, ale nie byłem na swoim podwórku. O czym myślałem? Wiecie, naprawdę byłem małym chłopcem, ale pamiętam, o czym myślałem. Szedłem i płakałem. Ludzie mnie zaczepiali. Co się stało? Zgubiłem się. Jak się nazywasz? Nie pamiętam. Słuchajcie, wiedziałem, ale nie potrafiłem. Jak się, jak się nazywa twoja mama? Danka? Nazwisko? Gdzie mieszkasz? Płakałem, po prostu płakałem. Nie mogłem się przez to przebić. Pamiętam, jak ktoś mnie na tym chodniku, bo szedłem chodnikiem tego miasta. Tak trochę dopytywał, i pewnie myślał, że mi to humor poprawił, i chodź, kupię ci loda. Była, słuchajcie, trzy stopnie do cukierni, gdzie były ręcznie robione lody. Wtedy tylko chyba tak robiono. Pamiętam, jak te lody wyglądały. Były to takie dwa wafelki, które były złożone, lody były śmietankowe. Chyba nawet kojarzę ich smak. Jadłem te lot. Ale wiecie, o czym myślałem? Jadłem te lody i płakałem. Ale wiecie co? Pewnego razu, znaczy nie pewnego razu, właśnie tej historii, zobaczyłem znajomego sąsiada. Był taki, no wtedy to był dla mnie mężczyzna, no dorastający chłopak, ale to był dla mnie już dosyć dorosły człowiek. Jechał rowerem. Słuchajcie, zobaczyłem go. Wołałem za nim, myślałem, że się zatrzyma. I on się nawet odwrócił w moją stronę, ale chyba mnie nie poznał albo nie zauważył. I pojechał dalej. To była rozpacz, słuchajcie. I szedłem i płakałem. No, żeby skrócić historię, kiedy pojechał na to moje podwórko i widział, że cała rodzina biega i pyta się o o mnie, gdzie jestem, co się stało, to sobie skojarzył i wrócił tą samą drogą i przywiózł mnie. Pamiętam, jak go ściskałem, siedząc na bagażniku tego rowera. Pamiętam, jaki byłem szczęśliwy. to historia małego dziecka. Ale kiedy jesteśmy chorzy, o czym myślimy wtedy? Kiedy dzieją się rzeczy, które, nad którymi nie radzi, z którymi sobie nie radzimy, nad którymi nie panujemy. O czym wtedy myślimy? To wypełnia nam być może całe nasze życie. Ale psalmista mówi o tych wszystkich ludziach, którzy doświadczali rzeczywiście takich stanów, których można byłoby się jakoś zamotać we własnych myślach. Zobaczcie, jest powiedziane, siedzieli w ciemności i mroku związani nędzą i żelazem. Chorowali z powodu swego występnego życia, cierpieli z powodu swoich win. Ale jednak ta cała sytuacja zmuszała ich, zmusiła ich. Bóg ich doprowadził do takiego stanu, o którym psalmista tutaj mówi co róż czytamy między innymi szereg razy, i zaczęli wołać do Pana. To mi się bardzo w tym psalmie podoba. Zaczęli wołać do Pana. Ci więźniowie, którzy byli no po prostu ograniczeni murami więzienia, oni wołali do Pana. Ci chorzy, którzy powiedzieli: Nie wiemy, co z tym zrobić, oni wołali do Pana. Ci, którzy nie mogli znaleźć drogi do miasta zamieszkałego, tam gdzie jest bezpiecznie, oni wołali do Pana. Myśli ich: Z tych spraw, które są, mówimy, ważne, które wypełniają nam życie, zostały skierowane w stronę Boga. Wołać do Pana, a cóż to da? Cóż to da? Już sam ten fakt sprawia, że jest nam lżej. Wiecie, kiedy czytamy Nowy Testament, to też znajdujemy szereg takich, takich dobrych słów, które myślę, że bardzo mocno korespondują z tym psalmem. Zobaczcie, kiedy mówimy o tych ludziach, którzy się gdzieś pogubili. No, tam była jakaś sytuacja, dzisiaj ludzie też się gubią na różne sposoby. A w Nowym Testamencie, na przykład, czytamy o naszym Zbawicielu, który mówi. Ja jestem drogą. Czy te słowa to są tylko te słowa, które my tak ciurkiem wypowiadamy? Jestem drogą, prawdą i życiem. I po co nam to Jezus mówi? Ja jestem drogą, mówi Pan Jezus. Pogubiłeś się? Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Znalazłeś się w sytuacji, nad którą nie panujesz. Być może jesteś ogarnięty przez różnego rodzaju sytuacje, nie wiem, coś, co cię zniewala. Czytamy o Jezusie Chrystusie, który uwalniał więźniów. Kiedy jesteśmy nękani chorobą, czytamy o Jezusie Chrystusie, który jest wielkim lekarzem. Kiedy Mówimy o różnych niebezpieczeństwach w podróży, no być może na tym morzu. Pamiętajmy o Jezusie, który powiedział: Ucisz się do morza. I tak się stało. Zobaczcie, to nie jest tylko jakiś taki przejaw, taka wena poety, który w Starym Testamencie napisał psalm. Tak naprawdę mówimy o faktach. Mówimy o tym, na czym, na czym możemy polegać. Mówimy o tym, po prostu, co może zmienić kierunek naszego życia. Mamy pamiętać o źródle naszej pomocy. Popatrzcie na słowa, które powtarzają się w tym psalmie. Na przykład, wiersz trzeci, których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i z południa. Kto ich zebrał? Psalmista wie. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Kto ich poprowadził? Zobaczcie, my jako ludzie często mówimy: Miałem problem i go rozwiązałem. Były jakieś sytuacje, które trzeba było udźwignąć? Znalazł się sposób. Psalmista mówi: On mnie poprowadził. On mi znalazł nową drogę. Wiecie, chciałbym, żebyśmy w tym czasie, który jest przed nami, potrafili właśnie w taki sposób myśleć. Izraelici opisani tutaj dobrze wiedzieli, że źródłem ich siły i wyzwolenia jest Bóg. Mamy pamiętać, kto jest źródłem naszych błogosławieństw. Czycie, czytałem o takim młodym mężczyźnie, który. Przez pewien okres swojego życia deklarował się jako człowiek niewierzący, jako ateista. Nawet potrafił podejmować pewne, dialog, pewne takie rozmowy z tymi, którzy wierzyli w Pana Boga, i w tych rozmowach czuł się dosyć pewnie. Poczytał trochę książek, ludzi podobnie myślących, a więc były argumenty. Zresztą to jest, wiecie, taka dosyć wygodna czasami pozycja, kiedy nie muszę mówić, w co wierzę, tylko mówię o tym, w co nie wierzę. A jak się uprę, to nikt nie przepełna mnie do czegokolwiek. Dokładnie. Jak ktoś się uprze, to mu nie wytłumaczymy, że czarne to jest czarne, a białe to jest białe. Dyskusja może być długa i namiętna i nie znajdzie finału. I on tak sobie żył spokojnie, nie myśląc o niczym innym, jak tylko o tym, że jego światopogląd jest właśnie tym właściwym. Boga nie ma. Ale były takie chwile w życiu, w których nie wszystko mu się tak to do końca zgadzało. Wiecie, Były takie proste sytuacje, kiedy na przykład wyjeżdżał na wakacje nad morze, nie wiem, czy lubicie w ogóle morze, bo być może ten przykład niektórym w ogóle nie przypadnie do gustu. Ja uwielbiam. Nie byłem nad żadnym innym morzem, jak tylko nad naszym Bałtykiem. Ale zawsze tam jeżdżę, kiedy mam tylko okazję, Wyjeżdżamy z rodziną najszybciej jak się da. Jak dojeżdżaliśmy z tego miejsca, gdzie mieszkaliśmy do tej pory, zwykle już było na tyle późno, że to nie była pora na kąpiel, ale musieliśmy iść na plażę. Chodzić po tym piasku, oczywiście bez butów, wejść do wody. Rozmawialiśmy, ja nie wiem, widziałem tylko może z wydmy, na której staja, mamy takie swoje piękne miejsca i wchodziły we mnie takie niesamowite Siły, taka, taka, taka radość, taki entuzjazm. To, co miałam ochotę, to robię zawsze. Biorę telefon i dzwonię do mamy. Idę nad plażą. Kiedyś, kiedyś z mamą jeździłem nad morze. Teraz tego nie mogę zrobić, ale słyszy mnie, słyszy nas, słyszy szum fal. Ale ja mówiłem o kimś innym. Wychodził właśnie na plażę, zachody słońca. I wiecie, coś mu w duszy mówiło, że, że to nie może być tak po prostu z niczego. Ale to jeszcze nie był ten przełom. To był młody człowiek, któremu urodziło się dziecko. Po raz pierwszy poszedł do szpitala, żeby zobaczyć żonę i swoje dziecko. Żona. No, była zmęczona po porodzie, ale była szczęśliwa, uśmiechnięta. Dziecko, kiedy spojrzał na malutkie rączki, na stópki, takie. Pierwszy raz w życiu wyrwało mu się. Dziękuję Ci, Boże. I tak Mu pozostało. I to był ten przełom, to była ta chwila, w której już nie potrzebował dyskutować. Spojrzał na coś cudownego. Bóg chce, abyśmy rzeczywiście widzieli źródło swojego życia, źródło błogosławieństw, które otrzymujemy, byśmy w ogóle te błogosławieństwa widzieli. I psalmista właśnie nas do tego prowadzi. Kiedy otrzymujesz coś od Boga, to bądź wdzięczny Panu Bogu. To miej czas, żeby tę wdzięczność Bogu, Bogu wyrażać. W tym psalmie pojawia się inny jeszcze taki tekst, który jest ciągle powtarzany, gdzie jest powiedziane: Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Niech to ludzie robią. Czy to jest takie oczywiste? Ale zastanówcie się, kiedy będziecie na to pytanie chcieli odpowiedzieć w myślach. Czy to jest oczywiste, że człowiek idzie przez życie, doświadcza różnych rzeczy, także dobrych, i wysławia Boga? I dziękuję. Wiecie, z jakiegoś powodu w Nowym Testamencie jest pewna historia. Która mówi o dziesięciu trędowatych, których Jezus uzdrowił, których wysłał do świątyni, żeby pokazali się kapłanom. Takie były potrzeby, takie było prawo tamtych czasów. Pamiętacie ilu ludzi, ilu z tych uzdrowionych przyszło do niego i mu się pokłoniło? I Nowy Testament mówi, tak, był to jeden człowiek, na dodatek był to Samarytanin. A to była lekcja w tamtych czasach. Ale to jest lekcja o nas, ludziach. Nam się wydaje czasami, że to jest oczywiste, że Bóg jest, oczywiste, że otrzymujemy od Niego błogosławieństwa i to jest normalne, że Mu dziękujemy. Jeżeli tak jest, chwała Bogu, jestem szczęśliwy. Ale czasami po prostu w życiu marudzimy. I nie dostrzegamy tego, co jest naprawdę. I nie dziękujemy wtedy, kiedy powinniśmy. Czytałem o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w 1860 roku. W Stanach Zjednoczonych na jeziorze Michigan płynął statek i zaczął się topić z pewnego powodu. Na pokładzie było około 400 pasażerów 393 dokładnie. Ocalonych zostało 114. Ludzie jakoś sobie radzili. Niektórzy potrafili pływać, niektórzy pływali na tym, co nadawało się do pływania, ale był na pokładzie tego statku pewien młody student, nazywał się Edward Spencer, który doskonale pływał. A to była jesień. Zimno, zimna woda. Ten młody student przepłynął w jedną i w drugą stronę, transportując ludzi 17 razy. Uratował 17 osób, holując potrzebujących do brzegu. Kiedy po raz ostatni wyszedł z wody, próbował jeszcze ale ludzie go powstrzymali, wiedzieli, że on się utopi już niedługo, po prostu nie miał sił. I rzeczywiście, słuchajcie, zatrzymano go, krótko potem się bardzo rozchorował i tak naprawdę resztę swojego życia spędził na wózku inwalidzkim. Po kilku latach pewien reporter zainteresował się sprawą po to, żeby wrócił w zasadzie, bo wtedy pisano o tym dosyć mocno. Postanowił wrócić do tematu i odszukał tego właśnie młodego studenta. Rozmawiał z nim jak to było. On to, on to bardzo przeżywał głęboko. To było, to było cały czas traumatyczne przeżycie. No, wyobraźcie sobie setki ludzi, którzy unoszą się na wodzie albo, albo pod wodą. Obyśmy tego nie doświadczyli, ale ta rozmowa się toczy. Ten reporter zadaje pytania. I już tak pod koniec mówi: A proszę mi powiedzieć, jak dziękowali panu ci, których pan uratował? Z tych siedemnastu osób nikt nie powiedział mi dziękuję. Chciałbym, aby nasze życie. W tym roku, który jest przed nami, było takim życiem, w którym będziemy dostrzegali wyrazy Bożej dobroci, bo tego nie zabraknie. Chciałbym, abyśmy w tym roku, który mamy przed sobą, jeżeli Bóg da, koncentrowali się na tym, co naprawdę jest ważne. To, co naprawdę przetrwa, to, co naprawdę jest istotne, to, co naprawdę w życiu się liczy. Chciałbym, żebyśmy w tym wszystkim widzieli Boga, żebyśmy potrafili go doświadczać i być mu wdzięcznymi, byśmy byli pełni radości i takiego pokoju, że żyjemy z Panem Bogiem. To naprawdę wiele, chociaż ktoś powie. Tylko być wdzięcznym? Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobrym, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Kto jest mądry, niech się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. Niech Bóg nas błogosławi. Niech nas strzeże. Ja nie wiem czego mogę dobrego wam jeszcze życzyć niech bóg po prostu będzie w naszym życiu na tym należnym mu miejscu. Dzięki łasce Boże to jest możliwe. Amen.